pytanie, czy przejdziemy, tak? To jest taka grań, po której trzeba przejść. Z jednej strony jest przepaść wysokiej inflacji, jak nadrukujemy za dużo pieniędzy. Z drugiej strony jest przepaść recesji, być może deflacji, krachu. No i próbujemy przejść przez tą grań. To jest do przejścia, jeżeli by to robić mądrze, ale nas prowadzą niestety ci, czyli Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I pod ich przewodnictwem, jakby nadal robić to, co robią, to mam wątpliwości, czy się uda. Dlatego właśnie mamy poważne problemy i to spowolnienie, które nadchodzi, no ono nie będzie takie jak w 2009 roku, gdzie byliśmy Zieloną Wyspą. Z wielu powodów. Wtedy mieliśmy silny popyt wewnętrzny, czyli konsument był ciągle zadowolony, wydawał pieniądze. Mieliśmy duże inwestycje zagraniczne, dużo pieniędzy napływało do polskich banków. Mieliśmy duże wydatki z funduszy unijnych, które dopiero się rozkręcały, luźną politykę fiskalną, czyli dziura budżetowa była duża. Mieliśmy zwijający się sektor budowy mieszkań i domów, no i tańszą ropę. I teraz tego wszystkiego niestety już nie będzie. Te czynniki, które pomagały rosnąć w roku 2009, teraz działać już nie będą. Po II wojnie światowej Polaków było 25 milionów. Przed II wojną 35. Czyli 10 milionów Polaków ubyło, wymordowali nas, no, przesunęli granice też, także z różnych powodów, ale było nas po wojnie 25 milionów. Potem był socjalizm, tanie mieszkania, biedny kraj, dużo dzieci się rodziło. Do roku 1910 przybyło dużo, no, 13 milionów 38. Potem zaczęła się transformacja, socjalizm się skończył i przestaliśmy mieć dzieci. Tak? Umierało tutaj tyle ludzi, co się rodziło. To są zmiany. Przyrost lub spadek populacji, no i wahanie 38 i trochę. W roku 2020, czyli wtedy, gdzie będziecie tuż po studiach, albo będziecie kończyć studia, tak, to za 8 lat, zacznie się nowa era w rozwoju Polski, to nazywam gerontokracją. Tak? Rządy seniorów albo rządy staruchów, jak wolicie. Zaczniemy się gwałtownie starzeć. Tak mało dzieci się rodzi, będzie tak dużo starych ludzi, którzy umierają z czasem, tak? Coraz później, ale jednak to jest nieuchronne. Póki co, że liczba Polaków będzie spadać. I na koniec, tutaj w 2060 roku nas będzie już tylko 33 miliony. Prognoza ostrzegawcza ONZ-u mówi, że w roku 2100 Polaków może być 16 milionów. Naród zacznie wymierać. To jest trochę tak, że polska gospodarka jest jak gotowa na żabę. Nie wiem, czy znacie tą historię. Jak się żabę, proszę nie powtarzać tego eksperymentu, bo on jest taki trochę niehumanitarny. Jak się żabę wrzuci do garnka i postawi na gazie, na takim niedużym. Ona sobie pływa w tym garku, jest zadowolona, żaba lubi wodę i temperatura rośnie tak powoli, że ona tego nie zauważy i się ugotuje. Mogłaby w każdej chwili wyskoczyć. Ale ponieważ temperatura rośnie za wolno, ona tego nie odczuje jako zagrożenie i się po prostu ugotuje. I my mamy o tych ryzykach, o których mówiliśmy, innowacyjność niska, demografia za chwilę będzie fatalna, nadmierna biurokracja, rosnący dług publiczny. Są wszystko takie ryzyka, które temperatura rośnie, ale nie dość szybko, żeby wywołać taką reakcję obronną. Jest ryzyko, że się w tym wszystkim ogotuje. Ale jest druga historia o żabie. Żabę wrzucono do garnka z mlekiem. Wiecie, mleko ma mniejszy ciężar właściwy, żabie się trudniej wpływa. Wpadła w panikę, zaczęła machać nogami i ubiła to mleko na masło. Wlazła i wyskoczyła. Teraz problem polega na tym, w jaki sposób w Polsce przestawić gospodarkę z takiego powolnego gotowania, tak żeby nas ta demografia czy brak innowacyjności nie zaskoczył, nie prowadzi do katastrofy, w taki tryb, że mamy kryzys i trzeba działać. Czyli jak z żaby gotowanej przejść na żabę, która ubiła mleko na masło i wyskoczyła i poradziła sobie z tym problemem. Na to nie mam odpowiedzi. Na razie jesteśmy w tym garku z lekko podnoszącą się temperaturą wody. Na razie jeszcze pływamy. Czyli jak sobie usiądziemy przed Sylwestrem, składając sobie tam zobowiązania na przyszły rok. Ja to często robię, kiedyś ćwiczyłem karate bardzo wiele lat i miałem kaloryfer, sobie obiecałem w styczniu tego roku, że odzyskam kaloryfer, ale w tym roku się nie udało, może w przyszłym. Ale w tym roku, jak będziemy myśleć, a dorośli na pewno, na rok do przodu, to będzie Merry Crisis and Happy New Year. To jest prawdziwy napis z kamienicy w Atenach, tam gdzie Grecy. Oni już nie mają zdecydowanie czego świętować. I taki będzie przyszły rok, niestety, pod bardzo ryzykowny i bardzo, bardzo kiepski. Na pewno nas wciąga w ten wir kryzysu to, co się dzieje w strefie euro. Jak tam będzie głęboki kryzys, nawet dobry rząd nic
nie pomoże. Po prostu to jest zbyt ciężkie doświadczenie dla nas. My jesteśmy przywiązani do strefy euro, czy tutaj Unii Europejskiej, czy czwarte eksportu trafia do Unii Europejskiej, inwestycje trafią do Polski. Jak tam jest kryzys, to nas też. Oczywiście w 2009 roku tak nie było, bo myśmy mieli potężny program budowy infrastruktury, który dał miejsca pracy i gospodarka się kręciła. Żeśmy mieli tej recesji, ale teraz już tego nie ma. Więc gdybyśmy nawet mieli dobry rząd, to jak będzie kryzys w strefie euro, to już teraz niewiele pomoże. Ale my mamy zły rząd, który nie podejmuje trudnych reform, udaje, że robi reformy. Niestety, jak podatki, żeby obniżyć podatki, no, jak jest dziura budżetowa, wydatki są tu, a tu są podatki, to jest dziura. No jak się obniży podatki, to z reguły wpływy spadają, dziura rośnie. Tak? Więc żeby można podatki obniżyć, trzeba wydatki obniżyć. Czyli trzeba przestać dawać pieniądze różnym wpływowym grupom nacisku. A ich jest, ja je badałem, taki raport co roku się ukazał, badaliśmy grupy nacisków i one są bardzo liczne, dobrze zorganizowane i nie da się tego ruchu wykonać. Czyli co więcej, te grupy nacisku sobie wydatki zwiększają coraz bardziej. No to jak wydatki rosną, to podatki muszą rosnąć. I my nie jesteśmy dzisiaj w trybie obniżania podatków, na to po prostu nie ma miejsca, tylko podatki podnosimy, tylko rząd jest bardzo sprytny. Nie podnosi podatków w taki sposób, żeby to każdy zobaczył. Tylko robią to tak, żeby było ukryte. Na przykład opłata za wieczyste użytkowanie. Jak macie dom czy mieszkanie na działce, które jest własnością gminy, to prawdopodobnie opłata już wzrosła, albo wzrośnie 20 razy, albo 30 razy. Jak wywożą śmieci, no to teraz opłata za wywózkę śmieci wzrośnie dwukrotnie, albo trzykrotnie. A najlepsze jest ostatnie ogłoszenie. Minister finansów zakupił pieniądze dla inspekcji transportu drogowego na 22 samochody, które będą jeździły z takim ruchowym radarem i robiły zdjęcia i już się nie zatrzymuje kierowcy. Ktoś robi zdjęcie i jedzie dalej. Szacuje się, że te samochody w ciągu doby, 22 samochody, robią 6,6 tysiąca zdjęć. Czyli w skali roku to jest 700 milionów złotych. Plus i 300 tysięcy ludzi, którzy za punkty stracą prawo jazdy. Więc to jest taka metoda, żeby zebrać pieniądze zamiast podatków, to przywalić ludzi mandatami. Jeszcze, żeby korków w mieście nie było, bo jak się paręset tysięcy ludzi straci prawo jazdy, to korki zmaleją. I to, ja tylko żartuję, ale to jest polityka rząd, taki mamy rząd, tak? Znaczy oni powinni powiedzieć ludziom, słuchajcie, lepiej pieniędzy trzeba podnieść podatki, tego nie zrobią. Robią w taki sposób właśnie ukryty, o którym nikt nie będzie wiedział. Także, ponieważ mamy kryzys w strefie euro, który się nie kończy, a dopiero moim zdaniem rozpoczyna, rząd, który nie podejmuje trudnych reform, nie wzmacnia siły gospodarki, będzie ciężko. Mówi Pan o podniesieniu podatków, a z drugiej strony o tym, że podniesienie podatków sprawia, że sami sobie strzelamy w kolano. Jest. Tak, czyli powinniśmy podwyższać podatki, czy powinniśmy raczej je obniżyć, żeby nakręcić koniunkturę, żeby ludzie mieli pieniądze, żeby je wydawać i tak dalej? 150 lat temu relacja podatków do dochodu narodowego to było 10%. I wtedy się mówiło, jak podatki osiągną poziom 15% dochodu narodowego, to polityka fiskalna staje się tak opresyjna, że zadusi wzrost i zniszczy kraj. Dzisiaj to jest 45%, niektórzy przez 50%. Czyli myśmy przez te 100 lat zbudowali sobie wielkie państwo, które robi za nas różne rzeczy i zaczęli podnosić podatki, żeby to wszystko sfinansować. I teraz tego wielkiego państwa trzeba się jakoś wykręcić, tak? Bo ono stało się tak wielkie, że zaczęło ciążyć na gospodarkach, które toną pod tym ciężarem. No ale jeżeli obniżymy podatki, a wydatki zostaną bez zmian, to trzeba będzie jakoś tą dziurę sfinansować. No to trzeba pożyczyć pieniądze, wtedy rośnie dług. Jak będziemy chcieli najpierw zlikwidować dziurę budżetową, podniesiemy podatki, to wtedy zdusimy wzrost gospodarczy. Czy relacja długu do wzrostu też może zacząć rosnąć. Jesteśmy w takim punkcie, w którym w zasadzie, co byśmy nie zrobili, to nie widać rozwiązania. Czasami tak bywa, czegoś zapędzi w kozi ruch. W takim kozim rogu jesteśmy. I z tego wyjście jest przez obniżanie długu, czyli ja przewiduję, że w ciągu tej dekady zbankrutuje kilka państw. Grecja, Hiszpania, może Włochy. Co będzie z tego? Będzie kryzys finansowy, ale dług spadnie poprzez tak kolejne świnki będą padać w tym chlewiku po prostu. No i mieliśmy długów, trzeba ponieść konsekwencje. Tam był głos z tyłu. Tak, tak, ja chciałem zapytać, skoro jesteśmy w tym punkcie i każda droga to jest w sumie zło i co byśmy nie zrobili, tak będzie źle, to właśnie chciałem zapytać, co będzie najmniejszym złem dla naszego państwa. Z tego sytuacji pan powiedział. U nas trzymać się z daleka od tego bałaganu, czyli nie wchodzić do strefy euro, nie wchodzić do Unii Bankowej, tylko
prowadzić samą mądrą politykę gospodarczą. Ale za dużo nie można zrobić, tak? No bo to jest taka sytuacja, w której jeżeli rząd chciałby, bo koniunktura siada, prywatne przedsiębiorstwa tną inwestycje, zwalniają ludzi, konsument przestaje wydawać pieniądze, będzie recesja. No to rząd co może zrobić? Może zwiększyć wydatki, żeby pobudzić koniunkturę, no ale to musiał pożyczyć od kogoś pieniądze i dług wzrośnie wtedy. A dług jest na poziomie 57% PKB, 60% jest limit w konstytucji. Czyli rząd za bardzo nie ma ruchu, żeby pożyczyć i rozkręcić koniunkturę. Teraz wyłażą błędy poprzednich lat. Jak w poprzednich latach był duży wzrost, trzeba było oszczędzać, a nie pożyczać i wydawać pieniądze. Więc to, co jakby się wystrzelali się, tak, z naboju i nie bardzo nie ma teraz co zrobić. Więc będą pozorowane jakieś działania, ale de facto koniunktura już jest zdeterminowana, jeszcze 2-3 lata, albo recesja, albo bardzo niski wzrost, wysokie bezrobocie. Bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce było najwyższe w roku 2002, 42%. To może tak źle nie będzie, ale powyżej 30 spokojnie. Niestety. Ale jeszcze w kontekście tego, żeby się trzymać z daleka, tak jak pan widzi, unijną integrację. Tak, i te wszystkie. Dezintegracja. Znaczy na powierzchni są działania, które integrują. Czyli mamy, tworzy Unię Bankową. Czyli Europejski Bank Centralny ma nadzorować wszystkie banki w Unii Europejskiej. W strefie euro, a może w Unii Europejskiej. Tworzy się takie namiastki wspólnej polityki gospodarczej. Czyli na przykład Komisja Europejska będzie mówiła, jakie podatki mamy podnieść, jakie obniżyć. Czyli integruje się polityka, ale to jest na powierzchni. A niżej, jak się spojrzy, to społeczeństwa coraz bardziej się dezintegrują. Czyli Szkocja chce opuścić Wielką Brytanię, Katalonia chce wyjść z Hiszpanii, Grecy, partia Jutrzenka, jak ona faszystowska, partia, która mówi, że Grecja powinna w ogóle nie płacić tych długów, a lepiej wyjść z tego całego bałaganu, 15% poparcia. Prawdziwi Finowie, taka też partia takich właśnie, wywali wszystkich emigrantów, a Finlandia tylko dla Finów, tak? Zyskują poparcie. Czyli społeczeństwa mają dość tego bałaganu, uważają, że Komisja Europejska prowadzi chorą politykę i na powierzchni się wszystko integruje, a w tle tkanka społeczna coraz bardziej rozsadza Unię na kawałki. Więc to jest niestabilna sytuacja. Nie wiem, czy w jakimś kraju za 5-6 lat, czy na 2 lata do władzy jedzie partia, która powie, występujemy. Bo nam po prostu się to nie opłaca. I tak to wygląda w tej chwili. Czyli proces integracji Unii Europejskiej zatrzymał się, moim zdaniem się zacznie teraz cofać. I to, co jest najważniejsze, to jest obronić wspólny rynek, czyli że można było handlować w ramach Unii bez barier, że można było podróżować w ramach Unii bez barier. To jest super, z dowodem mogę wszędzie pojechać. Tak? To jest najważniejsze. To, czy się euro utrzyma w jakim kształcie, no to jest mniej istotne. Natomiast, żeby pozostał jeden wspólny rynek, który daje nam wielkie korzyści. W tej chwili niestety na skutek błędów tych idiotów, których wam pokazywałem, ryzyko, że te procesy, które rozsadzają Unię, będą bardzo silne rośnie. A czy scalanie Unii Europejskiej w ogóle jest konieczne? Bo odzywają się głosy z jednej strony właśnie wręcz nacjonalistyczne, mówiące o tym, że jak to tutaj Unia Bankowa, jaki nadzór, w ogóle nie możemy oddawać swojej suwerenności. Z drugiej strony wielu ludzi mówi o tym, że Unia Europejska, która nie jest połączona, nie jest jednym ciałem, nie będzie w stanie przeciwstawić się sile gospodarczej Chin, USA, Brazylii, tak? Jak to jest? To jest prawda. Znaczy my potrzebujemy jako Europejczycy działać razem. Azja, Afryka się budzi, tak? No, na przykład w 1950 roku w Unii było 700 milionów mieszkańców, w Afryce 200 milionów. W 2000 roku w Unii 700 milionów, w Afryce miliard. W 2050 roku w Unii będzie 700 milionów, w Afryce 2 miliardy. Tak? To już przyrost naturalny pokazuje, że regiony przybierają na sile, tak Afryka jest biedna. I jeżeli my mamy pozostać zamożnym społeczeństwem, i w Europie, Polacy ciągle są mało zamożni, tak? Ale jak Europa, to musimy trzymać się razem, działać razem. Ale to nie oznacza, że euro jest potrzebne. W taki sposób, bo euro doprowadziło do patologii, które teraz mamy. Jeden wspólny rynek na prawdziwy, tak żeby polska firma mogła tak samo funkcjonować w Niemczech, Szwecji czy w Polsce. Tak nie jest. Jak Polak założy firmę w Niemczech i się za dobrze wiedzie, to mu zaraz Niemcy przyślą te trzy kontrole z Urzędu Skarbowego, już tak dobrze nie wiedzie. Tak? Wiele działalności, które prowadzimy w Polsce, nie można spokojnie otworzyć we Francji, bo trzeba mieć specjalne zezwolenia, których tam ci nie dają. Czyli nie ma wspólnego rynku, to jest fikcja. Jest wiele różnych barier. I o to trzeba zawalczyć, żeby ten wspólny rynek został, bo wtedy będzie można efekt skali zbudować. Czyli mam jakiś fajny produkt, mam jeden wspólny rynek, 700 milionów w miarę bogatych
Europejczyków, mogą im to sprzedać, zarobić, zbudować potężną firmę i robić ekspansję globalną. Jak się rynek zrobi fragmentaryczny, to będę miał mój mały polski rynek 38 milionów, zaraz mniej. I tu nie zbuduję odpowiedniego efektu skali. Chyba, że robię do App Store aplikację, wtedy to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Bo od razu jestem globalny. Natomiast, czyli jeden wspólny rynek, więc trzeba to trzymać w kupie. Ja jestem bardzo proeuropejski, uważam, że nam to jest potrzebne, ale Europa się wyczerpała w tej formule, czyli próba stworzenia jednej Europy i narzucenia tego wszystkim nie zadziała. Czyli musimy mieć federację krajów z jednym wspólnym rynkiem gospodarczym z respektowaniem tożsamości poszczególnych narodów. Czyli jak będą nas chcieli z nas polskość wyprać i z polskości nam wlać do głowy brukselskość, to my za jakiś czas też się zbuntujemy po prostu, tak? Bo każdy ma swoją tożsamość i nie chce akceptować różnych wybryków tych z Komisji Europejskiej. Na przykład ostatni pomysł. Jeżeli młody człowiek nie dostanie pracy... Ten parę lat po studiach. Tak, 4 miesiące po studiach, czy 6, już nie pamiętam, to ma mieć gwarancję zatrudnienia. Jak nie dostanie zatrudnienia, to będzie miał szkolenia i zasiłek. A możliwości rozwoju, tam już będzie szkolenia jakieś... Ale widzieliście, żeby ktoś jeszcze przez... Ja widziałem te szkolenia unijne. No, na Boga to nie działa po prostu. Znaczy, za pieniądze unijne robi się bardzo drogie, bardzo niskiej jakości szkolenie. Przykład. Przed wejściem do Unii szkolenie z certyfikatu Microsofta kosztowało 1500 zł. Po wejściu do Unii koszt skoczył na 15 tysięcy. Czyli pieniądze zarabiają ci, co organizują szkolenia, a nie z korzyścią jest dla tych, którzy się szkolą. Więc nie da. Młody człowiek musi mieć możliwości, na przykład otwarcia własnego biznesu, a nie gwarancje socjalne. Ja wiem, dlaczego to robią, bo oni wiedzą, że będzie recesja przez parę lat. I młode pokolenie teraz jest w Hiszpanii, w Grecji 60% bezrobocia, gdzie indziej będzie szybko rosło. Młodzi się mogą zbuntować. Tak? Mogą wyjść na ulicę, wziąć kamień, nie rzucać. No i już były takie epizody, prawda, jak w historii Polski i Europy. I żeby do tego nie dopuścić, oni chcą kupić spokój młodego pokolenia, dając im szkolenia, wam, wy jeszcze za młodzi jesteście, a za 10 lat, szkolenia, gwarancje zatrudnienia, to się skończy źle, tak? No bo młody człowiek po 3 latach brania zasiłku, mieszkania u mamy, prawda, gdzieś tam te 300 euro zasiłku, czy 400, w końcu albo stanie się alkoholikiem, albo i tak wyjdzie na ulicę, tak? No to nie zadziała. Musi być możliwość tworzenia własnego biznesu, a Unia jest tym kiepska, bo też robi biurokrację. To utrudnia prowadzenie biznesu w Niemczech. Czy strefa euro się rozpadnie? Ja mam tą prognozę od 2009 roku. Ja mam bloga, na blogu są różne moje filmy i prognozy, można to zweryfikować. Pod koniec 2009 roku mówiłem, że co najmniej jeden kraj wyjdzie ze strefy euro. To podtrzymuje cały czas. Wyjdzie, albo go wyrzucą. Od 1 do 4. W jaki sposób? Słyszałem, że w ogóle nie ma takiej procedury. Nie na wszystko są procedury, prawda? Jak bijecie się z kolegą na korytarzu, to nie ma to procedury, tak po prostu jeden drugiemu coś zrobił i już. No i to tak samo będzie, coś się wydarzy. To byłby po prostu powrót do waluty narodowej. No pojawi się ten rząd, który powie, czy parlament powie, że wypowiadamy tą umowę, to żeśmy podpisali, od 1 stycznia któregoś tam roku wprowadzamy drachmę i już. I to by pociągnęło za sobą lawinę takich wyjść? Jest ryzyko, że euro dobija nie tylko Grecję, ale też Hiszpanię, Portugalię, a może i Włochy. Te cztery kraje, Club Med, czy PIX z jednoimi, bo Irlandia jakoś sobie poradziła, te kraje są potencjalnymi kandydatami do opuszczenia strefy euro. I co powstanie, to takie kraje północy Europy, podobne gospodarczo, silne, bogate, które sobie poradzą. Czyli strefa euro, moim zdaniem, przetrwa, ale bardziej zintegrowana w węższej liczbie krajów, albo w ogóle nie przetrwa. Ale w obecnym kształcie szans jej nie daje. Jakiś kraj czy jakieś kraje muszą wyjść ze strefy euro w ciągu najbliższych paru lat. Już o Unii chyba nic nie ma. Masz coś o Unii? Jakieś pytanie z sali o Unii Europejskiej? Jak pan ocenia Chiny dzisiaj i w przyszłości? Chiny leżą w Unii Europejskiej. Ale Chiny już na przykład kupiły połowę długu chyba w Grecji. Czy grozi nam wykupienie przez Chińczyków? Czy na przykład chiński za 15-20 lat będzie tym, czym dzisiaj jest angielski? Abyś pan pokazał nam, jak rozłoży się liczba ludności w Polsce na przykład. Czy uważa pan, że na przykład za 20 lat może nie będzie 15 milionów Polaków, tylko będzie 30 albo 40, tylko że już nie będą blondyni, tylko będą skośnoocy w turbanach, na przykład w tym? Nie mam tych innych prezentacji, gdzie mówię o demografii dokładnie, ale to jest tak. Po pierwsze, Chiny to jest rosnąca potęga. Tak? To jest kraj, który do prognoz
PKB Chin, no może przeskoczyć amerykańską PKB, czyli będzie to największa gospodarka świata za 20 lat. I na razie wszystko idzie w tym kierunku, chociaż Chińczycy muszą jakiś kryzys przeżyć. 30 lat wzrostu po 10% rocznie to jest niestabilne. Tam narosło mnóstwo patologii. Na przykład taki fundusz hedgingowy zrobił badanie, zatrudniając studentów, gdzie pokazali, mierząc, ile liczników na prąd nie działa. Bo w Chinach no, jest pewna kultura, czyli jak jest mieszkanie, to jest licznik na prąd. Na przykład w Indiach, jak ktoś kupuje mieszkanie, to wygląda przez okno, będzie taki drut, a czy jest najbliższy słup i już ma prąd, prawda? Czyli w Indiach się nie płaci, ale w Chinach każde mieszkanie ma licznik. I zbadali, okazało się, że 60 milionów mieszkań ma martwe liczniki, czyli tam nie mieszka. A to jest na 200 milionów Chińczyków, czyli nabudowali mieszkań na zapas dla 200 milionów Chińczyków. Tylko pokazuje, że i to stoi puste. Tak? Czyli za chwilę sektor budowlany, który był dźwignią rozwoju Chin, się załamie, no bo przecież nie będzie komu tego sprzedać, to przestaną produkować. Czyli sektor bankowy udzielali kredytów, bo to wszystko jest partyjne, więc temu daj kredyt, temu daj kredyt, jak w Polsce przed 90 rokiem, no to te kredyty są wszystkie złe. Sektor bankowy też ma problemy. O, także się będzie śmiesznie, jak się wywala. Więc Chińczycy jakiś kryzys przeżyją, ale mi się wydaje, że się z tym poradzą. I to jest kraj, który będzie miał potężny wpływ na Europę również. Już się pojawili, jak pochodzi się z epicentrum, jest Bank of China, logo, tak? To wszystkie jest. Jest jeszcze tam drugi bank, też się otworzył, chiński. I oni to będą coraz bardziej obecni. Ja do tego stopnia jestem przekonany, że warto, że mój syn, on kończy gimnazjum w tym roku. Uczy się już trzeci rok chińskiego. Ja go wysyłam, no on musi zdecydować, będzie dorosły, ale to zgadza się z moją wizją tego, żeby studia w Chinach zrobić, czy będzie jechał na studia do Chin. Natomiast tam się po angielsku nie dogadacie, nawet jak będzie taki, tak, jak Google zrobi taki ten, że się tu mówiło po angielsku czy po polsku, a tu będzie chiński wychodził, to nie zadziała. Trzeba mówić ich języku i oni teraz podejmują działania, żeby chiński stał się językiem międzynarodowym, bo mandaryński tak de facto, bo kantoński jest trochę inny, ale piszą to sami znaczkami, więc. Tam się macha rękoma, się z każdym człowiekiem dogada, tylko trzeba powietrze te znaczki rysować. I warto się uczyć chińskiego, jako taka unikalna kompetencja, jeszcze mało ludzi w Europie znany język. Przecież to jest bardzo trudne. Ja się japońskiego nauczyłem w roku, mieszkałem w Japonii i to było proste. Chiński jest potwornie trudny, po 2 latach dałem sobie spokój. Po prostu nie potrafię zobaczyć tej muzyki języka, więc jest język tonowy. Więc warto się uczyć chińskiego i z pewnością wielu z Was w swoim życiu dorosłym natknie się na jakąś formę działalności kapitału chińskiego w Europie, którego będzie bardzo dużo. Już teraz inwestujemy w energetykę. W Polsce te projekty będą duże. W Grecji nie kupili tyle obligacji. Oni są dobrze od PR-u. Chińczycy nie lubią tracić pieniędzy. Oni powiedzieli, że kupią obligacje. Kupili tam za miliard, załóżmy. Dla nich miliard to jest drobne. Mają 3,5 tysiąca miliardów rezerw dewizowych, czyli 3,5 tryliona. Dla nich miliard w to, czy w tamto, to tam. Dam przykład, jak byłem wiceprezesem NBP, nadzorowałem rezerwy dewizowe państwa. Całe rezerwy dewizowe państwa wtedy w Polsce to było jakieś 60 miliardów dolarów. I wtedy przyjechał z wizytą wiceprezes Banku Centralnego Chin. Teraz jest prezesem takiej dużej agencji rządowej w Chinach i mówi, i rozmawiamy o tym, i on mówi, wiesz co, no ja tu mam problem, ty masz 60 w ogóle, a ja mam 30 co miesiąc nowych. Więc on co miesiąc zostało 30 miliardów dolarów nowych rezerw, musiał je gdzieś tam inwestować, więc dla nich to jest po prostu miliard. Miliard to jest tam 2 dni przyrostu rezerw. Dla nich to jest, bo mogli kupić trochę greckiego długa, ale mało kupili. Bardziej było medialnie niż faktycznie. Także polecam rozważenie tego, czy nie zainteresować się tym, jak można swoją karierę zawodową budować w oparciu o to też, że Chińczycy w Europie będą coraz silniej obecni. Już w tej chwili jest więcej stron internetowych, nie pamiętam źródła tej statystyki, ale więcej chyba stron po chińsku niż po języku angielskim. Także w internecie ten język się robi już bardzo popularny, oczywiście dla nas niedostępny, no bo to te krzaczki przeczyta. Może Google Translate to może. Nie? Używacie Google Translate, prawda? O kryzysie może jako i rynku pracy w Polsce. Jest tam pytanie, proszę. Pan, że HRL, jako że to jest jakby, są kraje, które są suwerenne, Chiną, które zostały przyłączone w pewnym czasie, one się odłamią od HRL-u, czy to będzie sztuczny twór? Czy to będzie tak, że ta kultura chińska dominuje w regionie wszystkich? Dla Chińczyków to jest absolutnie fundamentalna kwestia, żeby. Nie zdaję sobie sprawę z tego, że
można to było rozsadzić na ileś tam. Tak wspomina książka George'a Friedmana, który prowadzi, to się nazywa prywatna agencja CIA. On był gdzieś w CIA, odszedł i założył takie biuro strategiczne Stratford. Napisał książkę Świat za 100 lat i tam przebieżę Chiny się rozpadną. On to jest, no, z Amerykanin więc prognozuje to, co jest tam. No, że też przewiduje, że Polska będzie jednym. Tak czytałem. No tak, ale nie zrozumiał tego, że demografia polska spowoduje, że kraj, który jest. Turcja i Japonia też tak. Nie, ale Turcja ma demografię niesamowitą. Tam Turków i Polaków było podobna, ile Turków było mniej. Zaraz po II wojnie światowej Turków było mniej. A teraz ich jest 70 milionów, teraz 38 milionów. Tam się mnóstwo dzieci rodzi. U nas bardzo mało. Nie ma szans, że Polska była potęgą XXI wieku. Demografia nas wykończy. Wyleczy z tych ambicji. No być może sobie jakoś będziemy funkcjonować, ale na pewno będziemy potęgą. Natomiast Chińczycy na przykład do tej pory upierają się, że Tajwan to nie jest Tajwan, tylko to jest prowincja Chińskiej Republiki Ludowej po nazwie Tajwan, prawda? I tak, więc to jakby bardzo tego pilnują. W tej chwili prawie, że się zaczęli strzelać z Japonią jakieś głupie wyspy, takie tam trzy skaliste, prawda? Więc imperialne agencje Chin rosną, więc tym bardziej będą tłamsić wszelkie wewnętrzne próby oderwania się czegokolwiek. To się skończy, no w Chinach to się wiadomo kończy, nie? Wsadzą do więzień, zabiją, powieszą. Tak to będzie wyglądało. W interesie utrzymania jednych potężnych Chin. I Tybet pokazuje, że wszystkie takie tendencje, to nie będą chciały Tybetu, zostaną zniszczone w zarodku. Ja ich rozumiem, tak? Bo to jest kraj, gdzie trzeba trzymać ludzi za mordę na tym etapie rozwoju. Po prostu tam o demokracji, o pluralizmie nie ma mowy. Za 30 lat być może, jak społeczeństwo dojrzeje, będzie stopniowo pluralizm polityczny, więcej partii. Na razie jedyny model rozwoju, który tam się sprawdza, to jest trzymać wszystko krótko za mordę. Nie pozwalać na żadne ekscesy, bo może wszystko się rozsadzić od środka. To by było katastrofą dla Chin i dla świata. Także na razie taki model rozwoju będą realizować. Ale kryzys przyjdzie. Te ryzyka, sektor bankowy, nieruchomości, o których mówiłem, to ich tam w którymś momencie potrząśnie chińską gospodarką, ale nie wywróci ze ścieżki rozwoju. Także polecam jeszcze raz zainteresować się Ale przewiduje pan, że Chińczycy za 20 lat przejmą hegemonię Stanów Zjednoczonych? Nie, będzie świat multipolarny. Czyli będą Chińczycy i Amerykanie na równych prawach. Na razie jeszcze Chińczycy nie mają szans, bo Amerykanie mają wiele więcej uzbrojenia. Jakby teraz doszło do jakiejś wojny, no to Ameryka ma... Tylko nie jądrowej, no bo jądrowa skończy cały świat bez zagłada, ale konwencjonalna wojna Ameryka nie ma sobie równy. W krótkim czasie wysyła w dowolne miejsce świata siły zbrojne i łączy się z Chinami, wygrywa wojnę błyskawicznie. Także liczba lotniskowców, samolotów, broni taktycznej, to jeszcze za wcześnie. Ale za 20 lat Ameryka będzie miała problemy z wielkim zadłużeniem, będzie musiała ograniczać wydatki wojskowe. Chińczycy będą zwiększali, już zwiększają gwałtownie i za 20 lat Chińczycy będą na równym poziomie rozwoju militarnego co Stany i co wtedy będzie na świecie. Nie wiem, no takie okresy, kiedy były dwie potęgi militarne, może mu się różnie kończyć. To może zejdziemy z Chin i wrócimy teraz na nasze podwórko i właśnie ten rynek pracy, czy jest jakiś sposób na poprawę tego i podnoszenie właśnie zatrudnienia wśród młodzieży, mówi pan, że 30% tak bezrobocie wśród młodzieży, czy jest jakiś sposób, żeby to poprawić, czy pan widzi jakiś sposób? Znaczy miejsca pracy powstają w sektorze prywatny. Czy sektor prywatny musi czuć się optymistyczny i wtedy rozwija produkcję, tworzy nowe miejsca pracy. Sektor prywatny może robić ekspansję w kraju, no ale w Polsce jak popyt nie rośnie, no to w kraju nie da się rozwijać firmy za bardzo. Czyli trzeba wyjść za granicę. Żeby wyjść za granicę, trzeba mieć dobre produkty, innowacyjne, tańsze od konkurencji, lepszej jakości. Innowacyjność w Polsce no, kuleje. Także nie bardzo widać dzisiaj taki mechanizm, żeby te polskie firmy zaczęły się bardzo silnie rozwijać, tworzyły miejsca pracy. Tani ciągle jesteśmy, no ale no, kiedyś się mówiło o tym pokoleniu odwag starszych o 10 lat, pokolenie 1200 brutto. Tak, czyli całe tysiące młodych ludzi, którzy weszli do pracy, teraz jest 1500 minimalne, jest pokolenie 1500 brutto. Tak, no, za to się za bardzo nie wyżyje w Polsce w tej chwili, może w Suwalskim, czy bardzo kiepsko. Więc potencjał powstania dużej ilości tanich miejsc pracy to jeszcze jakiś tam jest. A to nie jest atrakcyjne dla nikogo, bo my nie chcemy być w takim kraju. Innowacyjność kuleje, więc ten kanał rozwojowy będzie słabo działał. To, co można zrobić, to jest zmienić mentalność młodego pokolenia. Wy jesteście kształceni od podstawówki. Takim sposobie myślenia, no, zdam dobrze, napiszę tam te różne testy,
Gimnazjum jest jeszcze rejonowe, tak? No, ale w gimnazjum dobrze zdam egzamin, dostanę się do dobrego liceum, pójdę na dobre studia, dostanę dobrą robotę. Po 10 lat wklepywania danych do Excela zostanę dyrektorem. No, tak to wygląda w tej chwili. Czy marzeniem jest, dostanę robotę w korporacji. Albo w urzędzie. Bezpieczna praca. A tymczasem, żebyśmy ruszyli do przodu, to młody człowiek w Polsce powinien być kształcony inaczej. Skończę studia, być może, i stworzę własną firmę. Nie będę pracobiorcą, czyli nie wyląduję w korporacji, tylko stworzę własną firmę i ją rozwinę. Będę pracodawcą. Tak? W Polsce kształcimy od samego początku, dostaniesz pracę. To się już zaczyna w młodym wieku, jak się kieszonkowe. Kto ma kieszonkowe na górę? Śmiało, wysoko. A kto ma w domu taki system, że jak zarobi własne pieniądze, to mu tata drugie tyle trzyma, mama dokłada. Jedna osoba. A? Dwie. Okay? To tylko pokazuje, że już w domu, dając kieszonkowe, uczymy dziecko, czy młodego człowieka, masz, dostajesz co miesiąc, tak jak pensja. A tymczasem w innych krajach młody człowiek musi sam pokombinować trochę, gdzieś zarobić, wtedy musi i uczy się przedsiębiorczości. Kiedyś w szkołach, no, prywatnych nie, ale publicznych, nie pamiętacie, może te historii nie znacie, były sklepiki uczniowskie. Uczniowie prowadzili sklepiki, uczyli się przedsiębiorczości, czyli zapakowali pączki na mieście po złotówce, sprzedawali po dwa sklepiku, złotówkę był zysk, coś tu można było zainwestować, coś zrobić, wycieczkę dofinansować. Super. To wycięto. We szkołach publicznych w tej chwili nie ma sklepików uczniowskich, są sklepiki agent prowadzi, jakaś pani z panem. Prawda? No to dlaczego młodzi ludzie, to zostało zniszczone? Także my uczymy was, jak zostać pracownikiem u Niemca. Tak? Wiele korporacji jest zachodnich w Polsce. A żeby, odpowiadając na pytanie, żeby zmienić to, musimy zacząć uczyć młodzież w Polsce, nauczyć ich marzyć o własnej firmie, a nie o pracy w korporacji. I wtedy być może pojawi się szansa, żeby powstało mnóstwo małych firm, które podstają się średnie, duże i ileś tam osób zostaje, nie wiem, milionerami, miliarderami. Są na to sposoby, natomiast no, polski system edukacji niestety tak nie uczy. Czy ustawa podwyższająca wiek emerytalny to była konieczność? Znaczy, jeżeli nie można mądrze, to trzeba robić najmniej głupio. Znaczy, problem polega na tym, że w Polsce mamy mnóstwo osób, które będą stare za chwilę, w wieku seniora, i będą pobierały emerytury. Ale te pieniądze, które odkładały na emeryturę, to żeśmy je przejęli. Czyli emerytury będzie się wypłacało z waszych podatków, z moich podatków. Bo te moje emerytury z waszych podatków, tak? Tak to będzie się kręciło. Czyli ZUS pobiera składki od młodego pokolenia i wypłaca emerytury starszego pokolenia. Tam są z tyłu jakieś skomplikowane mechanizmy, ale pomijmy to na inne spotkanie. I teraz kiedyś człowiek pracował 30-40 lat, żył 5 albo 10 na emeryturze, no to było ok. A teraz jak żeśmy się rozwinęli cywilizacyjnie, emerytura jest 65, ta kobieta 60, ta kobieta żyje średnio 80 tam parę lat, no to ma 20 parę lat żyje na emeryturze. Czyli ten okres, kiedy pobiera pieniądze z podatków młodego pokolenia, jest coraz dłuższy. W związku z tym naturalne jest, że albo zapewnimy, że te pieniądze będą większe, czyli gospodarka się szybciej rozwijała, czyli będziemy bardziej innowacyjni, wzrost będzie większy, wtedy możemy krócej pracować, dłużej żyć na emeryturze, ale jeżeli tego nie potrafimy, trzeba dłużej pracować. Złośliwi mówią, że banki załatwiły Polaków, że to się samo rozwiąże, bo banki udzieliły bardzo wielu ludziom kredyty mieszkaniowe na 30-40 lat. Człowiek musi spłacać kredyt, ma swoje wymarzone mieszkanie i ma ten kredyt na 40 lat. Tylko, że jak przejdzie na emeryturę, to mu dochód spadnie razy 3. Zarabia na przykład 3 tysiące, emerytury wziął 1000. To mu na kredyt nie starczy. Dlatego na emeryturę nie przejdzie, tylko będzie miał przymus pracy jeszcze parę lat, żeby ten kredyt spłacić. W związku z tym w wielu przypadkach konieczność spłaty kredytu i tak wymusi to, że będziemy pracować bardzo długo. Ja wolę, żebyśmy pracowali mądrzej, a nie dłużej. Ponieważ mądrzej się nie da, pokazałem wam dane, że mądrzej się nie daje, trzeba harować. Bardzo. Ja nie zamierzam pracować tak długo do 67 roku życia. Ja żyję mądrzej, pracuję mądrze, także 55, domek nad morzem, te książki pisane. Ale większość Polaków niestety musi 65, może 70. Ile, jak wchodzicie teraz w kasach, siedzą starsze panie, tak, czy panowie, ochrona sklepów, emeryt, tak, no musi sobie dorobić.
a dzisiaj tak zwana stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do pensji, to jest 56%. Znaczy, przeciętna emerytura w Polsce to jest nieco ponad połowa ostatniej pensji. Jak ja wyszedł na emeryturę, to będzie 30%. Jakby to nie wiem ile. Jak ktoś mówi o głodowych emeryturach z 20-30 lat, to mówi o tym, że różnica między ostatnią pensją a emeryturą będzie tak właśnie 30%. Że dla kobiet 25, kobiety mają jeszcze gorzej. Bo dłużej żyją, czyli dostaną mniej, że powiem, na dany rok. No i stąd ta konieczność dłuższego, jak mądrze nie możemy pracować, musimy pracować dłużej. Stąd ta konieczność poniesienia wieku. Ale to jest dla wielu osób problem, dlatego że wraz z wiekiem organizm siada po prostu, wydolność siada, to boli, tamto boli. Miałem 45 lat, kiedyś mi ktoś powiedział, jak byłem młody, że jak mężczyzna po 40 budzi się rano i go nic nie boli, znaczy, że umarł. I po 40, jak przekroczy 40, to zaczyna rozumieć, że ten dowcip wcale nie musi być. Muszę nie tak uśmieszyć. Nie wiem, po prostu spoczone, bo gdzie umarł. Jeszcze jakieś pytania masz, Marta, po pewnej pracy jeszcze? A no to pytaj. W jaki sposób państwo może obniżać swoje zadłużenie? Dług to jest odłożona w czasie... Jeżeli państwo ma większe wydatki jak dochody, to ma deficyt. A dług to jest suma deficytów od początku świata, można powiedzieć. Tak? Czyli jak jest deficyt w danym roku, rok później deficyt i rok później, to wszystko się dodaje razem i to jak się razem doda, to jest dług publiczny. W relacji do dochodu narodowego się to podaje z reguły. No więc najprostsze sposoby obniżenia długu jest to, żeby przestać robić ten dług, czyli żeby dochody państwa były większe niż wydatki. Wtedy mamy nadwyżkę i sobie nadwyżki możemy ten dług wykupywać sobie. No i dług to jest możliwe w ogóle? Znaczy, są kraje, które Chile przez wiele lat miało nadwyżki, Szwecja miała nadwyżkę budżetową. Tak, ale w obecnej koniunkturze. Nie. Mamy w tej chwili deficyt budżetowy, który w samym budżecie przekracza 35-40 miliardów złotych. Jeszcze jest deficyt poza budżetem pochowany w różnych miejscach. On będzie rósł. Jak kraj wchodzi w recesję, podatki spadają, wydatki się utrzymują albo rosną i dziura budżetowa rośnie, deficyt będzie rósł, dług będzie rósł. Także nie ma żadnych szans na obniżenie długu. Jak Jacek Rostowski wychodzi i opowiada, że Polska za 3 lata będzie miała mniejszy dług, to bzdury opowiada po prostu. No, to wtedy jest politykiem, a nie ministrem finansów, ekonomistą i opowiada bajeczki. A do czego może doprowadzić wzrost długu publicznego powyżej tego limitu wyznaczonego przez Konstytucję? No to jest właśnie, w samym tym pytaniu kryje się brak wiary w państwo prawa w Polsce. Bo jeżeli byśmy byli państwem prawa, to nikt by nie stawiał pytań, czy dług przekroczy limit konstytucyjny. Bo jak Konstytucja mówi, że nie powinien, nie może, to nie może. Tak? To rząd, który to widzi, robi wszystko, żeby tak się nie stało. No, ale zakładamy, że taki scenariusz będzie jednak. No więc ja też jestem tego zdania, że Polska nie jest państwem prawa w rozumieniu tego, że respektujemy Konstytucję, tylko że traktujemy Konstytucję jako coś, co można sobie tam ściągać, prawda, czy zmieniać dowolnie. I na dowód tego byłem świadkiem, jeszcze wtedy głównym ekonomistą jednego z banków w Sejmie. W 2001 roku byłem świadkiem rozmowy wpływowych polityków, którzy mówili, wtedy było pierwsze ryzyko przekroczenia limitu 60%. To była taka, Polska weszła w quasi recesję. I już wtedy dyskutowano, w jakim trybie zmienimy konstytucję. Czyli jak teraz pojawi się bardzo poważne ryzyko zmiany przekroczenia poziomu 60%, to natychmiast politycy usiądą do dyskusji, jak zmienić konstytucję, żeby ten bezpiecznik konstytucji wyjąć. Taka będzie reakcja. Także to się stanie, moim zdaniem, w ciągu najbliższych 2 lat, jak będzie recesja w Polsce. A to jest groźne, dlatego że dług publiczny, jak jest duży, to się może skończyć tak jak w Grecji. No, świnia zdechła, jak wcześniej widzieli. Jak duże jest znaczenie wahań kursów walut dla wysokości długu publicznego? Czy ono jest umiarkowane, dlatego że rzadko kiedy waluty taki rosną 200% albo spadają 50%, to się z reguły jakoś tak dzieje. I oczywiście Polska ma tą patologiczną sytuację, że dla długu publicznego bierzemy poziom kursu walutowego z 31 grudnia. Od tego dnia ten kurs może być pod wpływem różnych dziwnych sił. Więc teraz jest zmiana metodologii liczenia długu, żeby wziąć średni kurs całego roku i wtedy już wahania kursu walutowego nie wpływają na dług tak bardzo. Ale jeżeli dług publiczny jest głównie w walutach obcych, Polska szczęśliwie ma 1/3 długu w walutach obcych, 2/3 w złotówce. Więc dla nas to nie jest takie ważne. Jeżeli jest taki kraj jak Argentyna kiedyś, który ma cały dług publiczny w walutach obcych, albo jak Korea Południowa w roku 1996-1997 przed kryzysem, większość długu w walutach obcych, to jak waluta krajowa mocno spadnie, straci na wartości, no dług, który był 100 miliardów dolarów,
jak jest 4 złote za dolara, to jest 800 miliardów złotych. Jak jest 5 złotych za dolara, nagle dług skacze na bilion. Nagle z niczego jest 200 miliardów złotych więcej. Więc kraje, które dobrze zarządzają długiem publicznym, pilnują, żeby był w swojej własnej walucie, a mało w zagranicznej. I wtedy jest ten dług mało wrażliwy na wahanie kursu walutowego. W przypadku Polski on jest tak mało wrażliwy, bo większość długu jest w złotówce. Także ja bym się z złotówką w kontekście długu bardzo nie martwił. Czasami to ma znaczenie, czy tam będzie 55,5, 54,9 dla ministra finansów, ale z punktu widzenia tego trendu, o którym mówię, że w recesji dług tam wyskoczy 60%, to kurs walutowy nie będzie to znaczenia. Po prostu będzie duży deficyt i on z powodu długu, przerost długu. Co pan myśli o polskiej takiej tak zwanej prywatyzacji firm, jak na przykład przyjmowanie polskich spółek, wyprzedawanie pod koniec roku, jak już dług jest zbyt duży, wyprzedawanie ich francuskim czy szwedzkim firmom, też państwowym. Co to jest za prywatyzacja? No, TPSA jest takim przykładem, prawda? Że sprzedano państwową firmę, francuskiej państwowej firmie, nazwano to prywatyzacją. Nie, ja chyba. No i też energetyczne spółki, tak, to też jest dobry przykład. Znaczy, własność poza nielicznym obszarem, który wiadomo, że się nie sprawdza, powinna być prywatna. Czyli nie ma uzasadnienia, żeby szkoły były publiczne, żeby szpitale były publiczne, albo żeby spółki, które czyszczą miasto, były publiczne. Tak? To są rzeczy, które powinien robić sektor prywatny na podstawie kontraktu z rządem czy samorządem miasta. To jest doprecyzowane, jakie parametry, że co znaczy czysta ulica, jak często się sprząta i tak dalej. Dlatego, że sektor prywatny, ponieważ to jest na swoim robią i koszty bardzo uważnie liczą, zrobi to z reguły 2 razy taniej niż sektor publiczny. Jeśli spojrzy na efektywność na przykład mojej uczelni, Akademii Wistula i uczelni publicznych, to w uczelni publicznej macie jednego pracownika administracji na jednego na wykładowca. U mnie macie 0,2 na jednego. Jesteśmy 5 razy bardziej efektywni. To jest prywatna uczelnia, liczymy pieniądze. I tak jest właśnie z każdą aktywnością państwa, a już szczególnie, no może poza obroną granic, gdzie wojsko powinno być publiczne, policja też powinna być państwowa, można tam jeszcze wymienić parę. W innych przypadkach prywatna własność z reguły działa lepiej niż publiczna, no ale państwo lubi mieć duże państwo, wtedy są stołki dla swoich kolegów, można dyrektora mianować, prezesa, ale już na pewno nie powinno być tak, że są państwowe firmy produkcyjne. Tak? Państwowa firma to coś tam produkuje, bo ona będzie mniej efektywna niż prywatna zawsze. Natomiast to jest, twoje pytanie jest takie, czy to powinno, jeżeli robić ja prywatne... Ja prywatyzacją, ale to jest patologia. Ale pytanie jest takie, że po pierwsze, jak to się prywatyzuje, czyli kto dostaje forsę, kto kontroluje te firmy i dwa, zagraniczny kupuje. Tak? Czyli Polska była krajem komunistycznym, socjalistycznym, gdzie kapitału było bardzo mało. Jeśli się otworzyliśmy na napływ kapitału zagranicznego, to zagranica wykupiła bardzo tanio mnóstwo polskich firm. Przejęła i ma korzyści z tego. Tak? Polacy w dużej części stali się narodem, który pracuje u obcych. W firmach niemieckich, francuskich, hiszpańskich, belgijskich tam, czy innych, brytyjskich. No, to już się stało, tak się nie odstanie. Wiele z tych prywatyzacji no, było być może zawsze były zgodne z prawem, bo jeszcze nie skazano żadnego ministra, tak? Czy zgodnie z prawem, ale pewno sprzedawano za tanio, za wcześnie. Dlatego ten model chiński jest ciekawy, wracając do Chin. Oni się nie otwierają na napływ kapitału amerykańskiego czy europejskiego. Oni po prostu pozwalają im stopniowo. Chcesz kupić akcję banku chińskiego? Proszę bardzo, kup 10%. My się będziemy od ciebie uczyli. Uczymy. Firma nabiera wartości, ale Chińczycy kontrolują swoją własną firmę. Myśmy w Polsce tak nie zrobili. Myśmy na przykład sprzedali wszystkie banki. 3/4 sektora bankowego są banki sprzedane kapitałowi zagranicznemu. No i to już się stało, to już nie ma co teraz płakać. Po prostu taki był model rozwoju wybrany. Moim zdaniem nie do końca słuszny. Można to było zrobić inaczej. Prywatyzacja w Polsce nie była najbardziej patologiczna w regionie. Spójrzcie, co się stało w Rosji. Tak? Grupa oligarchów przejęła majątek państwowy za bezcen. I Rosjanie są bardzo, bardzo biedni, a grupa, nie wiem, 100-200 osób, to są miliarderzy, którzy w bardzo sprytny sposób przejęli majątek państwowy. To była dopiero chora prywatyzacja. Na przykład Rosja ma bardzo inteligentną strategię marowej gaz, marowej gaz. Ale oni teraz, tu wszyscy nam obiecują, że za 20 lat będziemy potęgą gazową, tak? Dopiero zaczniemy wydobywać, ale na przykład już za 20 lat już będzie siatka w Europie rosyjskich gazociągów, tak? Już jest.
Ale już mają być nowe projekty południowe. Tak, południowy się buduje i tak, już jest... Ale już jest, już, jak my dojdziemy z tym gazem, już zaczniemy go produkować, to już będzie pop tak. Nie zaczniemy. To jest medialna bańka. Żeby... Z tego mają być nasze emerytury, a nie moje. Nie, nie będzie z tego emerytury. Znaczy, żeby gaz mógł kogoś wydobywać, to trzeba robić kilkaset odwiertów rocznie. My robimy 20-30 rocznie. To wszystko jest za mało na razie. To w zasadzie komercyjnej Amerykanie się wycofali. Rosja przez minione kilka lat ograła Polskę w sposób bardzo skuteczny. No, przykład. Teraz ceny gazu obniżono o 10%. Jak za chwilę... No to wszystko oczywiście... Rząd mógł zrobić tak. Ceny gazu z Gazpromu są tańsze, ale pieniądze zatrzymuje PGNiG i zwiększa liczbę odwiertów z 30 do 300 rocznie. Zero pieniądze. Załóżmy. Ale nie, to jest polityka. Dajmy, zróbmy ludziom dobrze. Obniżymy ludziom ceny gazu o 10%. Czyli my to odczujemy pozytywnie. No, rachunki za gaz spadną trochę. Ale liczba odwiertów od tego nie przyrośnie. A jeszcze się założę, że za chwilę obniżą znowu ceny gazu, po to, żeby w ogóle odwierty stały się nieopłacalne. I przy tak niskiej cenie gazu z Gazpromu, zarządy spółek, które to robią, powiedzą, przy tak niskiej cenie gazu nam się nie opłaca wiercić, zaprzestajemy. Zaprzestajemy wiercenia, minie dwa lata, Rosja podniesie ceny gazu o 40%. Tak to będzie. Po prostu politycznie nas rozgrywają bardzo pięknie. Jesteśmy zupełnie bezbronni. Czyli nie liczmy na emerytury z gazu łupkowego, bo nie będzie. Co pan myśli o otwarciu zawodów i czy to jest w ogóle realne w Polsce? Tak, to się dzieje. Minister Gowin, którego dobrze... Przemek Wilper, Fundacja Republikańska. To wszystko są bardzo dobre projekty, one są realizowane. Dzisiaj w Sejmie jest debata o otwarciu zawodów. Zgłosiło się do debaty chyba 100 lobbystów reprezentujących interesy tych zawodów, które mają być otwierane. No mam nadzieję, że się uda, bo to jest w waszym interesie, żeby łatwiejszy dostęp do wielu zawodów. Paradoks polega na tym, że znam bardzo wielu radców prawnych, młodych ludzi, którzy skorzystali na tym, że udało się otworzyć zawód. Nie mieli żadnych szans 5 lat temu, a teraz, czy tam 10 lat temu, teraz dostali zawód, są radcami prawnymi. I co robią? Chcą zamknąć korporację. To skandal jest, że jest tylu radców prawnych. Przecież to na marże spadają. Natychmiast trzeba tę ustawę zmienić, żeby utrudnić dostęp do zawodu. Przecież jest za dużo radców prawnych. Czyli to dokładnie tak, jak młody człowiek chce dostać się do zawodu, to chce. Jak to dostanie, od razu mu się poglądy zmieniają o 180%. Mówi, no przecież to skandal, że jest tylu radców prawnych. Trzeba to zamknąć. Także trzeba rynek otworzyć i go tak utrzymać. Tak? Żeby on był otwarty, wtedy jest większa konkurencja, większa jakość. Bo przy większej konkurencji zawsze jakość jest większa i to wtedy będzie dobre dla gospodarki, dla młodego pokolenia. No, ale to poglądy się zmieniają natychmiast. Punkt widzenia zależy bardzo mocno. A czy widzi pan jakąś partię polityczną na polskiej arenie, która by mogła by nas jakoś tak przeprowadzić przez ten kryzys na dzień dzisiejszy? Bismarck kiedyś podobno powiedział, że pozwólcie Polakom rządzić, a sami się wykończą. Nie trzeba ich atakować. My w takim stanie jesteśmy. Mamy dwie duże partie, mamy PO i PiS. Skłócone ze sobą no w zasadzie wszystko. Plus tam parę mniejszych partii, które no, każdy ma coś tam oferuje, ale liczą się tylko te dwie duże, prawda? I wojna polsko-polska trwa cały czas. Także to nie jest tak, że możemy się wokół czegoś zgodzić. Tak? Znaczy nie ma projektu, co którego te partie by się zgodziły i razem go zrobiły. Zawsze jest, jak projekt jest pisowski, to PO mówi, że fatalny. Jak PO, to PiS mówi, że fatalny. I tak to będzie kontynuowane. Jesteśmy podzielonym narodem. Polska A, Polska B, Platforma PiS, prawda? I no niestety. Także to trudno powiedzieć, żeby pojawiła się nagle siła, która nas pociągnie do przodu, dlatego że zawsze będziemy podzieleni. Nie ma tak, żeby jedna partia była miała 60%, prawda? I tak na Węgrzech większość konstytucyjna i można robić szybko reformy. Zresztą na te reformy też są podstawowe zapytania. Także mają swoje problemy. Także ja nie jestem politologiem, ale jak się spojrzy na scenę polityczną, to może być tak, że kryzys, który nadchodzi, recesja, wyrzuci Platformę ze stołka i za jakiś czas, bo wcześniejsze wybory się teraz mówi, w przyszłym roku, nie wiem, przyjdzie PiS, ale i tak będzie zawsze Platforma wtedy krytykowała i PiS, że robi źle i będziemy takim podzielonym narodem. Bardzo ciężko osiągnąć sukces jako naród, jak jesteśmy w klinczu, w wojnie polsko-polskiej. To jest męczące, tak? To odbiera energię. To jest pytanie jeszcze? Nawet młode pokolenie nie zmieniało dosyć tego podziału, który jest właśnie teraz. Miałem się nie wyrażać, ale raz się wyrażę.
cytuję gazetę. Taki reporter, to wiecie, myślę, czy to jest prawda, tak? Reporter pytał 20-latka na ulicy o jego sympatię polityczną. On mu odpowiada, mówi tak, sympatię mam, a jakże, Kasia, chodzę z nią do kina, a politykę mam w dupie. Tak? I to jest nastawienie młodego pokolenia generalnie, tak? Przepraszam, się wyrażam, ale tak to wygląda niestety. Czyli młodzież, no wiecie, głosować byśmy mieli 18 lat, część z was może ma 18, tak? To patrzę, co się dzieje, na tą wojnę polsko-polską o nic, tak? No bo oni się kłócą o rzeczy, to są w ogóle nieistotne z punktu widzenia, czy jakiś polityk pobił jakąś panią redaktor, prawda, dwa miesiące, albo czy komentuje, politycy komentują, czy mama Madzi, czy Tadzia, nie pamiętam, to na co, w pierwszych stronach tabloidów, i to dwa miesiące żyje, prawda, a to, że Polska wymiera, będzie osłabywało w szybkim tempie, to już nie zobaczycie tego na pierwszej stronie żadnej gazety, nikogo nie interesuje. Więc młodzież to widzi, mówi, to ja się nie będę bawił w to, poza nieliczną grupką, czyli bardzo frekwencje wśród młodych ludzi, osób, które chodzą do wyborów, jest bardzo niska. Młode pokolenie udaje się na emigrację wewnętrzną, nie interesuje się polityką, nie czyta o tym wszystkim. Za nieliczną grupą osób, która jest bardziej aktywna obywatelsko, działa w jakichś tam NGO-sach, czyli organizacjach pożytku publicznego, ale część osób młodych widzi swoją karierę po linii politycznej, czyli prawda, podczepie się jako asystent pod posła, czy jakiegoś tam samorządowca, może mnie to wypromuje. Nie, no i to jest jakaś tam ścieżka kariery. Generalnie młode pokolenie nie zajmuje się polityką. Jest bierne i ma tego dość. Czyli nie wierzę w to, że głosami młodego pokolenia można coś zmienić. Bardzo trudno. A jak widzieliście na tym wykresie, z każdym rokiem, jeszcze nie teraz, ale może, nie już teraz, z każdym rokiem młodych ludzi przybywa coraz mniej. Czy każde pokolenie 18-latków, które wkracza w wiek, gdzie ma prawo głosować, jest coraz mniej liczne. Czy siła, liczba głosów młodego pokolenia w zestawieniu z głosami seniorów będzie coraz szybciej malała. I za 20 lat to już o tym, co w Polsce będzie się działo, to już będziemy decydowali wyłącznie starsi, bo będzie ich tak dużo, a was tak mało, że nie będziecie mieli demokratycznie żadnej siły. Niestety. Będzie gerontokracja, rządy starów. Jeszcze jakieś pytania, coś? Panów nie. Dobrze. Padały głosy a propos Zielonej Wyspy, że to jest jeden z powodów, to są reformy Balcerowicza, tak, którą przeprowadził w ciągu 90. I że to jest pokłosie, tak? Że mieliśmy tą Zieloną Wyspę, czy to jest prawda i jak te reformy oddziałują na to, co mamy teraz? Nie, to nie rozumiem nic wspólnego. Zielona Wyspa to jest. To jest rok 2009, czyli 19 lat później, no tak, tak. Gdzie na skutek splotu różnych wydarzeń Polska nie miała recesji, a wszystkie inne kraje miały. I to nie ma nic wspólnego z reformami Balcerowicza tam 19 czy 18 lat wcześniej, tylko to wynika z tego, że Polska miała trochę szczęścia. Na przykład w 2007 roku, rok przed kryzysem, obniżyliśmy podatki. Nie dlatego, że oczekiwaliśmy kryzysu, tylko poprzedni rząd to był rząd PiS-u, prawda, rząd Kaczyńskiego. Obniżył podatki, bo nie prowadzi taką politykę reganowską. Tniemy podatki, żeby rozkręcić koniunkturę i zagłodzić bestię. Znaczy, uważali, że jak się obniży podatki, z czasem będzie można obniżyć wydatki. No, okazało się przed kryzys, no i ludziom zostało więcej pieniędzy w kieszeni na wydatki. To podtrzymało koniunkturę. Polska miała potężny program inwestycji publicznych za pieniądze unijne, który się rozkręcał w 2008-2009 roku. To tworzyło miejsca pracy. Czyli takiego potężnego programu, mówiło się o polskim planie Marshalla, nie było nigdzie, w żadnym innym kraju. Więc to są te czynniki, które podtrzymały koniunkturę. Potężne inwestycje publiczne za pieniądze niemieckich podatników i obniżka podatków rok wcześniej. Tak? No i to nie miało wiele wspólnego z reformami Balcerowicza czy Mazowieckiego. Mazowiecki się obraża, jak się mówi o panie Balcerowicza, bo Mazowiecki był wtedy premierem. Balcerowicz był wicepremierem. Tak, tak. Mówię, że Mazowiecki czasami się zrzyma, jak się to nazywa. Fajnie Leszka Balcerowicza, ale on był architektem, natomiast poparcie polityczne dla reform dawał Mazowiecki, prawda? Tutaj Krzysztof Bielecki, który musiał przekonać ludzi do pewnych trudnych decyzji. Ale to nie ma nic wspólnego z Zieloną Wyspą, to już jest 20 lat później, zupełnie inne czasy, inne przyczyny. Czy w czasie kryzysu państwo powinno liberalizować gospodarkę, czy postawić na solidaryzm społeczny? W czasie kryzysu działają automatyczne stabilizatory, czyli jest zestaw instrumentów państwa, które
pozwala lepiej przejść przez kryzys. Na przykład jak człowiek staje się bezrobotny, to ma tam przez rok zasiłek. No, takie automatyczne stabilizatory. Jak w kryzysie firmy ma jakieś ulgi mogą dostać. I tak wszyscy robią. Tak, nie znam żadnego kraju, który w kryzysie by się stawał bardziej liberalny. Jak jest kryzys, państwo z automatu staje się bardziej większe i bardziej aktywne, bo tego chcą ludzie. Czyli ludzie w kryzysie nie mówią, tak, w kryzysie to trzeba, nikt tak nie myśli. Żeby były niższe podatki, to musicie obciąć wydatki. To wywalcie połowę urzędników teraz i na obniżcie podatki. To tak to nie działa. W kryzysie raczej mnóstwo ludzi traci pracę, więc prezydent miasta zatrudni 200 swoich znajomych, żeby ci zostracili robotę w jakichś tam fabrykach, prawda? Więc tak to działa. Czyli w kryzysie z natury państwo staje się bardziej aktywne, bardziej prosocjalne i tego się nie przewalczy. Natomiast dobrze by było, gdyby w okresie prosperity, jak jest wzrost bardzo silny, żeby państwo wtedy się wycofywało. Żeby wtedy państwo, żeby była nadwyżka budżetowa, żeby wtedy robić reformy, tak żeby zaoszczędzić pieniądze na czas kryzysu. Tak? Bo tego się z kolei nie robi. Więc mamy sytuację taką, że jest prosperity, bardzo silny wzrost, deficyt budżetowy jest duży. To jak przychodzi do koniunktura i kryzys, to deficyt budżetowy z dużego robi się bardzo duży. Wtedy jest bardzo duży problem. Czyli kłopot nie polega na tym, że państwo w kryzysie za dużo wydaje, bo ono zawsze będzie w kryzysie wydawało trochę więcej. Na te zasiłki, gdzie będą bezrobotni. Tylko problem polega na tym, że państwo w dobrych czasach nie robi potrzeby tego. No i skończy się tym, tak się skończyło w Grecji czy w Hiszpanii, że reformy robi się niestety w kryzysie, czyli jest tak źle, że po prostu nie ma pieniędzy. Grecy nie mieli pieniędzy, żeby płacić pensje pracownikom z administracji, no to będą musieli wywalić 50 tysięcy, prawda, 100 tysięcy ludzi się mówi, wyrzucą urzędników i już. To jest robienie reform w kryzysie, braku pieniędzy. I oby Polska nigdy się nie dotknęła, żebyśmy z wyprzedzeniem zobaczyli te ryzyka, o których mówiłem i nie dopuścili takiej sytuacji. Ale na razie jesteśmy w tym modelu żaby, która się gotuje w garnku. Na razie ta woda jest letnia, żaba czuje się fajnie. Za 10 lat woda będzie wrzała i żaba się gotuje. Więc ja apeluję publicznie o to, żeby na czas podjąć działania, które nas uodpornią trochę na te niebezpieczeństwa, które nas czekają w najbliższej dekadzie. Jakieś pytania? Co pan sądzi na temat firmy Fiata, teraz przeniesienie całej produkcji z dobrze prosperującej firmy do słabych, jest stosunek, jeden pracownik polski wypracowuje tyle co 5 włoskich, tak? Co pan o tym myśli? Czy my też mamy robić, czy rząd w ogóle jest w stanie coś zrobić? Nie. Rząd może sobie porozmawiać, wygłosić oświadczenie do gazet, spotkać się z... Ja znałem Enrico Pawoniego, bo prezes Fiata od kilkudziesięciu lat w Polsce zmarł niedawno niestety, bardzo taki przyjaciel polskich Polaków. Już teraz nikt nas nie broni w koncernie, nie ma jego następcy na razie. To jest decyzja polityczna, a nie ekonomiczna. No, wy się pytaliście o wspólną Europę, tak właśnie wygląda wspólna Europa, czyli normalnie na wspólnym rynku przenosi się produkcję tam, gdzie jest najtaniej, najefektywniej, najlepiej. Fabryka Fiata w Polsce jest jedną z najlepszych fabryk koncernu na świecie. Lepsze niż wszystkie włoskie. No i niestety we Włoszech jest krach gospodarczy, wielkie bezrobocie. Wybory się zbliżają. W przyszłym roku są wybory we Włoszech parlamentarne. No i decyzja polityczna jest taka, że przenosimy produkcję do Włoch, tam gdzie jest gorzej. Fiat będzie miał mniejsze zyski, ale miejsca pracy powstaną we Włoszech. W Polsce 1500 osób zwolni, a 1/3 pracowników leci na bruk i z tym się nie da nic zrobić. Ale czy to jest tylko, powiedzmy, propagandowe, takie, żeby... Zwolnienia są prawidłowe, prawdziwe będą. Ludzie nie, w tychach lecą na bruk. Włoszech, bo według Miltona Friedmana on sugerował, że nacjonalizacja albo dofinansowanie z państwa jest uderzy w społeczeństwo. Będą musieli komuś innemu zabrać. Czy to jest po prostu tak przed wyborami, jak pan Rostowski po prostu też się prywatyzuje, u nas jest odwrotnie. Czy jest chwyt marketingowy? Czy to jest tak, może tak się stać, że na krótką metę miejsca pracy powstaną we Włoszech. Fiat przez to globalnie stanie się mniej konkurencyjny, bo zamknie produkcję w dobrej fabryce, lepszej, a otworzy, poszerzy w gorszej. Czyli z kolei Fiat wobec innych koncernów samochodowych pogorszy swoją pozycję. Może tak się zdarzyć, że między innymi w wyniku tej decyzji i paru podobnych za 5 do 10 lat Fiat jako cały koncern będzie w potężnym kłopocie i będzie bankrutował i będzie musiał się ratować. Wtedy rząd będzie go nacjonalizował albo kupi go jakaś inna firma, może chińska. Kupi wtedy Fiata czy udziały w Fiacie. Więc to ma swoje konsekwencje oczywiście. Milton Friedman miał rację, czyli jak coś się głupiego robi tu i teraz, z powodów politycznych,
To jest fajnie przez chwilę, ale za parę lat może być bardzo poważny problem. A z tym się nie da nic zrobić. No, jeżeli chciał Mittal, znany hinduski przedsiębiorca produkujący stal, zamknąć fabrykę ArcelorMittal we Francji, no to premier, minister francuski powiedzieli, że go znacjonalizują, jak to zrobi. To jest właśnie na Europa XXI wieku, pytacie mnie. No tak to wygląda wspólna Europa. Będzie zamknął fabrykę, to my się ją zabierzemy. Tak? To nie jest normalne, to nie są normalne czasy, są dziwne czasy. I nas też to dotyka, czyli w szczególności to są w Tychach, straci robotę i tamtym miejscu nie ma pracy. Tak? Oni mogą najwyżej do Niemiec pojechać, czy do Anglii, bo tam nie ma dla nich roboty. Niestety. Eurogedon. Eurogedon. To tak, żeby pan mógł przybliżyć właśnie osobom zgromadzonym, na czym to polega i czego gra. Takie są zarzuty, jest obliczone na rozpad Unii, tak? Tak, bo fundusz zarabia, kiedy giełdy w Europie zmieszkują, dolar umacnia się do euro. Złotówki i euro, drożeje złoto. Czy państwo się na tym nie przejechali, na złocie? Złoto tanieje. No ale wcześniej drożało, tak, persaldo jest dobrze na złocie. Znaczy to jest tak, to jest produkt finansowy. Fundusz, on to jest technicznie jest fundusz, natomiast w momencie ogłoszenia powstania, to był luty czy marzec tego roku, ja powiedziałem, że to jest fundusz o pasywnej strategii, czyli on nie inwestuje aktywnie, coś się dzieje na rynkach, to ja kupuję, to sprzedaję, tylko myśmy ogłosili, że fundusz zajmuje pozycje inwestycyjne i zarabia wtedy, kiedy spadają indeksy giełdowe w Niemczech, we Francji, kiedy spadają ceny obligacji włosku, rządu włoskiego, kiedy spada giełda w Warszawie. Albo kiedy drożeje złoto, no i kiedy jeszcze drożeje dolar według innych walut. Czyli to jest tak, to wszystko się wydarzy wtedy, kiedy kryzys stref euro będzie się nasilał. Czyli jak giełdy będą spadały, kryzys będzie się nasilał, to Eurogedon da wysoką stopę zwrotu. Na razie kryzysu nie ma, na razie giełdy w tym roku poszły do góry, więc Eurogedon jest na minusie w tym roku. Natomiast to jest produkt finansowy, tak? Nie wiem, proszę Xi na półce, tak? Czy nie, teraz proszę się kupuje. O, Dosia? Jest jeszcze Dosia. No jakiś proszek, prawda? Który ma pewne charakterystyki. To jest produkt, który sobie, ktoś, kto się obawia kryzysu, a nie bardzo wie, gdzie włożyć pieniądze, żeby nie stracić, może pewną część pieniędzy tutaj włożyć i wie, że jak będzie ciężki kryzys, to jego wartość domu spadnie, może robotę straci, inne fundusze mu spadną, a ten na stopę zwrotu 100-200%. Na tym polega idea tego produktu. Takiego nie było w Polsce, więc ja stworzyłem taki produkt, żeby dla osób, które się boją kryzysu, miały możliwość obrony przed tym kryzysem. No i tego kryzysu nie ma, bo wydrukowali tyle pieniędzy, że to się wszystko jeszcze trzyma w kupie, więc fundusz traci, ale jak ten kryzys się rozwinie w przyszłym roku, ja tego oczekuję, to fundusz zacznie przynosić bardzo duże zyski. Czy to jest produkt finansowy bardziej niż fundusz. No bo ludzie mówią, Libiński tak zarządza, że traci. Ja nie zarządzam, tak? Po prostu kupujemy zgodnie ze strategią pewne instrumenty finansowe, które dadzą dobry wynik, jak będzie pogłębiający się kryzys. Grecja będzie strefą euro, bo chyba miała problemy. No, tak został zaplanowany. To poprawia sytuację ludzi, dlatego że pojawi się produkt o charakterystyce, której nie było. Czyli ktoś, kto chciał się chronić przed kryzysem, nie miał w co tego włożyć pieniędzy. Teraz ma produkt finansowy, gdzie może sobie włożyć pieniądze i spać lepiej, no, po prostu. Na wodę kryzysu to jest zarobi pieniądze. Ale to nie szkodzi w żaden sposób. Zarzucają mi niektórzy, że to jest niemoralne. Jak można zarabiać, jak jest kryzys. Nie, to jest racjonalne. A to jest, ja mówię, ja dałem ludziom, to jest z powodu przepisów, to jest tylko zamożnym Polakom, tak, bo minimalna wpłata to jest 180 tysięcy złotych, więc to jest dla zamożnych Polaków. No a takie były przepisy, tak, to fundusze tego typu mają barierę wejścia ustawioną przez ustawę, nie można niżej. I ja stworzyłem możliwość ochrony kapitału, czyli w kryzysie być może pewna grupa osób nie straci, tylko poprawi swoją sytuację finansową. I to nie jest, moim zdaniem, niemoralne, to jest po prostu stworzenie większej gamy produktów finansowych, żeby ludzie mogli ochronić swój kapitał. Chyba bardziej, że takie fundusze są za granicą, po prostu w Polsce nie było takiego funduszu. Fundusze typu short, tak? Short equity się nie mówi językiem slangu finansowym. Uzupełniłem lukę, która w Polsce była, no i, ale ludzie tego nie lubią, bo większość ludzi kupuje akcje i bardzo by chciała na tym zarobić, więc ten fundusz się tak kole w oczy. No. Wszyscy chcieliby, żeby ten fundusz jak najwięcej stracił, wtedy oni jak najwięcej zarobią. I dobrze, no niech tak będzie. Natomiast na wypadek, gdyby jednak kryzys się realizował, ten fundusz może zabezpieczyć finansowo część osób, które tam włożyły pieniądze po prostu. Jakieś pytania? Co pan radzi właśnie w 2013 roku inwestować?
Nie radzę. Nie radzę, dlatego że wiesz, nie ma licencji doradcy inwestycyjnego. A dwa. Ja bym przewidział, że giełda po prostu pójdzie nawet na szyję. A dwa to jest tak, jak się komuś poradzi i dobra była rada, to się nawet dziękuję nie usłyszy. Ale jak była zła rada, to wszyscy mają pretensje. Więc ja nie radzę. Natomiast tak jak dzisiaj powiedziałem po prezentacji, jak dzisiaj mówię w tej rozmowie, uważam, że kryzys dopiero przyjdzie. Nie to, że on jest za nami, jest przed nami. To, co się stało, to jest wydrukowano dość dużą ilość pieniędzy, jakby zasypano pieniędzmi problem, ale skala długu narasta. Pokazywałem te kreski, że dług Hiszpanii, Grecji, inne, Włoch, Portugalii szybko rosną i tam te problemy narastają. Także ja oczekuję, że w którymś momencie no, to będzie potężny krach finansowy w Europie. I złota. No, to jest tak, że ja coś mówię, a wy wyciągacie wnioski, tak nie wiem teraz to, czy to, czy tamto. Są różne prognozy dla cen złota, są prognozy cen złota, one są te 1700, jest teraz grubsza, tak plus minus, że będzie 5000. Tak, jeżeli chodzi o cenę złota, to jedna rzecz daje do myślenia. Chińczycy kupują dużo złota. A Chińczycy myślą zawsze tak, nie rok do przodu, nie myślą tak dekadę do przodu, dwie dekady do przodu. Czyli jak Chińczycy kupują dużo złota, to coś w tym jest. To oni widzą jakieś takie mechanizmy, które powodują, że złoto będzie bardzo drogie. Ale po drodze może być bardzo tanie. Jak ktoś ma, Chińczycy mają horyzont 20 lat. On dziś kupuje, widzę coś za 20 lat. Jak ktoś spekuluje na 3 miesiące do przodu i kupi złoto dzisiaj, za 3 miesiące może być 20% niżej, bo złoto jest bardzo zmienne. Tak? I ktoś kupi złoto i jest wkurzony, bo stracił 20%. Perspektywa się liczy. W długiej perspektywie złoto, zgodnie co mówią Chińczycy, powinno być droższe. Ale zobaczymy, jak będzie. Jeszcze jakieś pytania z sali? Już też pytania. Ja też. To chyba w takim razie chcieliśmy panu bardzo podziękować za dziękuję bardzo. To spotkanie. Maciej. Okay.